Jestem w Ozimku, w województwie oraz powiecie opolskim. No i przyjechałem drogą od strony Krasiejowa, wzdłuż rzeki Małej Panwiola oraz... Za 400 metrów skręć w lewo. Oraz linii kolejowej z Zawadzkich. No i jak słyszeliśmy, za chwilę będę skręcał w lewo. Jadę bowiem w kierunku. Skręć w lewo. Jadę konkretnie, jadę pod dworzec kolejowy w Ozimku. Doprowadzić ma mnie tam nawigacja Google Maps. Myślę, że z takim zadaniem sobie spokojnie poradzi. Powiem szczerze, tak oglądając sobie, bo generalnie w Ozimku jestem po raz pierwszy. Chyba nawet przejazdem przez Ozimek nie jechałem jeszcze. Nie przypominam sobie przynajmniej. Natomiast powiem szczerze, tak oglądając sobie mapy, to tą stację kolejową dosyć oddaloną mają tak naprawdę tutaj od centrum miasta. Tu jest chyba stacja. Aczkolwiek od tej strony budynek stacyjny raczej nieużywany, tak przynajmniej wygląda. Za 300 metrów skręć w lewo. Przejazd kolejowy, czyli upewniamy się, że jest wszystko ok, że możemy wjechać, światło czerwone się nam nie świeci i skręcam w lewo w ulicę Dworcową. Za 500 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Parkingu tutaj jest, powiem szczerze, tak więc widać, że stacja jest używana, ludzie sobie przyjeżdżają transportem indywidualnym tutaj, czyli własnymi samochodami. Są parkingi duże, duży parking tutaj, więc jak widać, pociąg ma wzięcie. Jest jeden peron. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Dwa tory. I w zupełności tyle tutaj wystarcza.